nie było możliwości oddolnego wybuchu Powstania Warszawskiego. Ono wybuchło na rozkaz i Powstanie Warszawskie zorganizowała podziemna armia, a nie ludność cywilna. Znaczy, Powstanie przegrało, natomiast ono jest elementem tożsamościowym naszego narodu. Mamy mnóstwo dokumentów Armii Czerwonej. Zdobyć miasto, atakujcie, opanowujcie mosty, zdobywajcie przyczółki. Niemcy, pacyfikując Wolę, zamordowali około 10 tysięcy ludzi. 10. I to jest już ludobójstwo na masową skalę. Ci powstańcom, ich bohaterstwu, zaangażowaniu, walce o wolność, pragnieniu tej wolności należy oddać hołd. Natomiast kwestia oceny Powstania Warszawskiego, sensu tego powstania, to jest już zupełnie co innego. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj odcinek historyczny poświęcony kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zanim zaczniemy rozmowę z naszym gościem, to kciuki dla przyjaciół historii realnej. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego audiobooka i e-booka idzie dla Zarysu. KFD. Pora zadbać o formę z KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diet. I ostatni kciuk, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Norbert Bączek, uwaga, reprezentujący podcast Wojenne Historie. Witam naszego drugiego gościa. Dzień dobry, panie Piotrze, witam pańskich widzów bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie, za co bardzo dziękuję. Wreszcie nam się udało spotkać. Pan Norbert jest znakomitym historykiem, który przekuwa swoją wiedzę również na popularyzatorskie zdolności i polecam państwu pana podcast, który robi furorę na YouTubie. Dziękuję bardzo, jak najbardziej ja również go polecam. Razem z Kamilem Kawalcem tworzymy podcast Wojenne Historie. Mam nadzieję, że część pańskich widzów już zna naszą audycję, a ci, którzy nie znają, to mam nadzieję, że sięgną, posłuchają. No, na dzień dzisiejszy to już jest kilkaset audycji. No, pięknie, bardzo. Ja też lubię sobie czasami poglądać pańskie filmy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Powstaniu Warszawskim. Pan specjalizuje się również w tej problematyce. Polecam państwu, skoro pan zareklamował swój kanał, ja zareklamuję swoją książkę Obłęd 44, którą napisałem już prawie 10 lat temu, ale myślę, że wnioski są nadal aktualne. Zanim zadam panu pierwsze pytanie i przejdziemy do rozmowy, to chciałbym zapytać, co pan zrobi 1 sierpnia o godzinie 17? O, można powiedzieć, 1 sierpnia o godzinie 17 o Powstaniu Warszawskim na pewno będę myślał. A od tej daty, od tej godziny uciec się nie da i jak najbardziej również to jest taki moment, gdzie powiedzmy na tą symboliczną minutę ja przestanę. Natomiast też nie ukrywam, że staram się wyjeżdżać zawsze z Warszawy w te dni. Znaczy 1 sierpnia na ogół staram się być na urlopie, na wyjeździe. To znaczy z jednej strony czcimy pamięć, z drugiej strony uciekamy od oficjalnej celebry. Tak bym to powiedział. No tak, ja też nie przepadam za oficjalną celebrą, bo politycy straszne głupoty wygadują. Co roku coraz większe. Ciężko tego niestety słuchać. Natomiast ja też oczywiście oddam hołd o 5, 1 sierpnia dzielnym chłopakom, dziewczynom, którzy walczyli wtedy na ulicach Warszawy. I pamiętajcie, drodzy Państwo, że ten szantaż, który mówi, że jakakolwiek krytyka decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego oznacza od razu, że ktoś nie wspiera powstańców, jest oczywiście właśnie kłamliwy, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak, jak najbardziej zgadzam się. To znaczy powstańcom, ich bohaterstwu, zaangażowaniu, walce o wolność, pragnieniu tej wolności należy oddać hołd. Natomiast kwestia oceny Powstania Warszawskiego, sensu tego powstania, to jest już zupełnie co innego. Dokładnie. I to są jakby dwie zupełnie rozbieżne sprawy, no i one się w jakimś zakresie wyodrębniły, tak? Fakty
oddzieliły się nam od mitu, tak? Więc my mimo wszystko czcimy bohaterstwo ludzi, natomiast no, powstanie warszawskie jako całość, no to jest katastrofa, to jest klęska i czcimy, można by powiedzieć, właśnie no, przegraną sprawę, w jakimś zakresie przegraną sprawę. Oczywiście, oczywiście, tu zgadzamy się w 100% i teraz, drodzy Państwo, uwaga, ja się nie umówiłem z naszym gościem, to jest kompletna niespodzianka, nie powiedziałem mu, o czym będziemy rozmawiali. Otóż zamierzam Pana skonfrontować z 10 mitami Powstania Warszawskiego, które sobie tutaj wypisałem. Zobaczymy, może się pospieramy, zobaczymy, jaki Pan ma pogląd na te sprawy. Zanim zadam Panu pierwsze pytanie, to uwaga, najważniejszy kciuk historii realnej. Widzowie, bardzo dziękuję, drodzy Państwo, że jesteście z nami, że wspieracie historię realną na Patronite, na YouTubie. Działamy dzięki Wam tak prężnie. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red is bet i książki. Dobrze, to co? Jest Pan gotowy? Bo ja mam tu... Oczywiście. Może jeszcze tytułem wstępu, bardziej informacyjnie dla Pańskich widzów, no... Jeżeli ktoś się nie orientuje, no bo jest pan płodnym autorem, ja również publikuję różnego rodzaju materiały związane z Powstaniem Warszawskim. W wielu aspektach, w wielu tematach się różnimy. W wielu aspektach się nie zgadzamy, co powoduje, że ta rozmowa, te pytania mogą być tym bardziej ciekawe. Całe szczęście. Ja zawsze powtarzam, że więcej opinii, większa polaryzacja spojrzeń na różne wydarzenia, tym lepiej. Czasy, kiedy wszyscy się ze sobą musieli zgadzać, mamy całe szczęście za sobą. Startujemy, drodzy Państwo, z mitami. Pierwszy mit Powstania Warszawskiego. Czy powstanie musiało wybuchnąć, tak jak niektórzy przekonują? Znaczy, tak, rzeczywiście. Niektórzy przekonują celne pytanie, celne zagadnienie, że powstanie musiało wybuchnąć. To jest właśnie to, co powiedziałem już przed chwilą, że Powstanie Warszawskie oddzieliło się od faktów i zaczęło żyć własną mitologią. Otóż powstanie nie musiało wybuchnąć. Mało tego, gdyby nie rozkaz Komendy Głównej, gdyby nie rozkaz dowódcy Okręgu Warszawskiego, to by Powstanie Warszawskie się nie odbyło, to znaczy by nie wybuchło. I to z wielu różnych powodów. Przede wszystkim powstanie to nie rewolucja. To nie ludzie, cywile, pod wpływem chwili, emocji, chęci zemsty organizują powstania. Powstania to jest czyn zbrojny, organizowany przez określone siły i organizacje właśnie. To znaczy wojnę toczą państwa. Powstania organizują różnego rodzaju organizacje podziemne, konspiracyjne. Czyli Powstanie Warszawskie wybuchło na rozkaz. Nie wybuchło powstanie ani w Krakowie, ani w Radomiu. W wielu miastach to powstanie nie zaistniało. W innych, takich jak na przykład Wilno, Lwów, Lublin, mieliśmy do czynienia z realizacją planu Burza, który nie był tym samym, co powstanie powszechne. Bo może tytułem wyjaśnienia dla widzów, Armia Krajowa, największa, najważniejsza polska organizacja konspiracyjna pod okupacją niemiecką, miała dwa plany operacyjne, powstania powszechnego i akcji Burza. To były dwa różne plany, dlatego że powstanie powszechne zakładało, że Niemcy się załamią, że nastąpi powrót do roku 1918, kiedy to po prostu struktura władzy niemieckiej, struktura siłowa załamała się. Chociaż tak naprawdę w 1918 roku też nie załamała się bynajmniej całkowicie. To, że doszło do takich, a nie innych wypadków, na przykład w Warszawie, to nie było tożsame z załamaniem się całej niemieckiej armii wschodniej i rok 1918 też jest zmitologizowany i twórcy, czy raczej decydenci Powstania Warszawskiego żyli mitem 1918 roku. No ale jak powiedział głównodowodzący Wehrmachtu Adolf Hitler w 1939 roku, rok 1918 miał się już nigdy nie powtórzyć i rzeczywiście w roku 1944 się nie powtórzył. Niemcy nie upadli, więc operacja Powstania Powszechnego z punktu widzenia dowództwa Armii Krajowej nie mogła zaistnieć, a akcja Burza była planem na wypadek, kiedy armia niemiecka cofa się ze wschodu na zachód. Wówczas
Oddziały konspiracyjne Armii Krajowej przystępują do działania nękania straży tylnych wojsk niemieckich, do dywersji, która miała po pierwsze pomóc Armii Czerwonej w posuwaniu się na zachód, po drugie w ramach tej akcji dywersyjnej na ziemiach, na które wkraczała Armia Czerwona, należało ujawnić przedstawicieli zarówno struktur wojskowych, jak i politycznych, czyli podlegającym bądź to delegatowi na kraj, bądź Armii Krajowej, aby, jak to przyjęto w roku 1943 w założeniach zaakceptowanych przez Londyn, no, przyjmować Armię Czerwoną, czyli sojusznika naszych sojuszników w Polsce, pełnić funkcję gospodarza. Ja w tym momencie jakby no, jeszcze nie rozmawiamy o celowości bądź niecelowości tego działania, ale chodzi o to, że Powstanie Warszawskie... Nie, ale wie pan, przepraszam, że powiem panu słowo, ale można by wtrącić słowo, a plan akcji Burza, który pan zarysował, nie znam drugiej takiego przykładu w historii Polski tak zbrodniczej głupoty, jaka towarzyszyła założeniom tego planu. Znaczy, to pojęcie zbrodnicza głupota to jest, tutaj pozostaniemy troszeczkę na odmiennych pozycjach, bo to w mojej opinii są zbyt mocne słowa. To znaczy, rzeczywiście było to dużą naiwnością, rzeczywiście prowadziło to w ostateczności do dekonspiracji struktur i ułatwiało organom radzieckim, a przede wszystkim NKWD, infiltrację, likwidację struktur AK i państwa podziemnego, bo skoro to państwo samo denuncjowało się częściowo przed Armią Czerwoną, no to tylko ułatwiało to sprawę. Natomiast kwestia takich decyzji, bo one zapadły jeszcze w roku 1943, w roku 1944, mamy już do czynienia tylko z konsekwencją. To są decyzje, które Londyn zaakceptował jeszcze w roku 1943. One miały charakter tragicznej demonstracji, ale jak używa pan sformułowania zbrodnicza, proszę powtórzyć, panie Piotrze, głupota zbrodnicza albo zbrodnicza głupota. Tak, oczywiście. Teraz mogę panu powiedzieć, dlaczego tak uważam. Znaczy, domyślam się, bardzo chętnie posłucham, natomiast tutaj muszę wyjaśnić, że jakby tak samo jak pan przed chwilą, na początku XX wieku było postrzegane powstanie styczniowe jako zbrodnicza głupota. I pewien rodzaj emocjonalnej, romantycznej demonstracji własnego wysiłku, no, który prowadzi do, w gruncie rzeczy, do niczego. To znaczy chodzi o to, że nie pokazujemy, czy raczej nie myślimy o przyszłości, tylko akcentujemy naszą teraźniejszość i naszą przeszłość. To jest ten kwestia psychologiczna w kontekście Powstania Warszawskiego, czy szerzej w kontekście ujawniania się części, bo nie wszystkich. Jednak to podkreślmy, że Armia Krajowa nie ujawniała wszystkich swoich struktur. Tworzyła równolegle organizacje antykomunistyczne w perspektywie nowej okupacji. Ale oczywiście one w porównaniu do Armii Krajowej antyniemieckiej były bardzo małe. To były w gruncie rzeczy niewielkie organizacje kadrowe, tak jak na przykład Okulicki był szykowany do organizacji NIE, która miała się nie ujawniać wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Natomiast, tak jak mówię, to jest kwestia rzeczywiście taka, że dekonspirowaliśmy struktury naszego podziemia. To pan, panie Piotrze, chciał się tutaj właśnie odnieść do tego. Ja tylko powiem krótko, wie pan, ja nie jestem w ogóle zwolennikiem powstania styczniowego, żeby było jasne. Jestem w ogóle przeciwnikiem tradycji tej mesjanistyczno-powstańczej, którą uważam za romantycznej, za nieszczęście Polski, ale w przypadku akcji Burza problem polega na tym, że wchodzili Sowieci, którzy po prostu byli naszym wrogiem. Od 17 września, poprzez zbrodnię katyńską, poprzez dybanie na połowę Rzeczypospolitej, a oni ujawnili tych młodych, biednych chłopaków z Armii Krajowej przed Sowietami, przed NKWD i wszędzie to wyglądało w ten sposób. Na Wołyniu najpierw i tam została AK spacyfikowana. Mimo tego przykładu Armia Krajowa pomagała w zdobywaniu Wilna Sowietom i znowu się kazali dekonspirować AK-owcom. Tam została spacyfikowana, mimo tego to powtórzyli we Lwowie. I mimo tego, że we Lwowie Armia Czerwona też spacyfikowała ujawniających się AK-owców i wszystkich tam, wie pan, wywiozła i wcieliła do armii Berlinga, to to samo powtórzyli w Lublinie i to samo chcieli zrobić w Warszawie.
To jest dla mnie zbrodnicza głupota, to znaczy wydawano tych chłopaków w ręce Sowietów, mimo że wiedziano, co się działo w tych poprzednich miejscach. Tego nie mogę po prostu pojąć. Dekonspirowano się przed wrogiem, wciskając sobie jakąś bajeczkę sojusznik naszych sojuszników. W rzeczywistości był to po prostu wróg, morderca z katyńskiego lasu. To znaczy i tak, i nie. To taka powtarzana przeze mnie czasem fraza w podcaście Wojenne Historie. Ma pan rację, że ci sami ludzie, którzy tu wkraczali, czy to w strukturach Armii Czerwonej, czy NKWD, że nie jeden z nich był, jak to pan ujął, tym mordercą z katyńskiego lasu. To jest prawda. Natomiast myśmy mieli w roku 1943 i w 1944 już nieco inne spojrzenie na tą sprawę. To znaczy to już byli poprzedni mordercy z katyńskiego lasu, którzy teraz wprowadzali w Polsce nowe porządki, ale już nie porządki takie jak w 1939, 1940 czy w 1941, kiedy po prostu zlikwidowano Polskę i włączono do białoruskiej czy ukraińskiej Republiki Radzieckiej, tylko że tu już było budowanie no, tej przyszłej Polski, Polski Ludowej, Polski Komunistycznej. To znaczy to już nie była ta skala tego samego wroga, jeżeli to, co mówię, jest w miarę zrozumiałe. To znaczy, myśmy byli w sytuacji beznadziejnej. Mogliśmy wybierać albo żyć i próbować się ułożyć w nowej rzeczywistości i uszczknąć z tej rzeczywistości jak najwięcej dla siebie, albo na zatracenie walczyć do końca w przegranej sprawie. To znaczy, to, że Armia Czerwona przetoczy się prędzej czy później przez Polskę, było dla wszystkich oczywiste. I nie było już takiego przeświadczenia, żeby straceńco walczyć do końca z tym starym, nowym wrogiem. To znaczy już latem 1944 roku struktura państwa podziemnego w relacji do Armii Czerwonej, w relacji do komunistów, w relacji do Stalina zaczęła się załamywać jako front jednolity. Wielu ludzi miało świadomość, że albo będzie Polska stalinowska, albo że nie będzie Polski żadnej. To już był tylko taki wybór. Nie było już tej trzeciej drogi, bić się do końca. Znaczy, oczywiście byli ludzie, którzy wybrali tą drogę, ale no, oni w ten czy w inny sposób no, musieli czekać później jeszcze 45 lat na tą inną Polskę. To jest zresztą bardzo charakterystyczne. Latem 1944 roku, jak widać na prowincji, nawet na Mazowszu, jak zaczyna się załamywać akcja scaleniowa między batalionami chłopskimi a Armią Krajową. Dlatego, że bataliony chłopskie reprezentują wieś. Ta wieś nie boi się tak bardzo wkraczającej Armii Czerwonej, jak boją się przedstawiciele Armii Krajowej, którzy z jednej strony reprezentują ten najbardziej patriotyczny pion, ale z drugiej strony są postrzegani jako przedstawiciele, nazwijmy to, szlachty, ziemiaństwa, inteligencji. Słowem tych, używając takiej terminologii, klas, no, które były rdzeniem naszej ojczyzny w wymiarze intelektualnym przed wojną, czy tak naprawdę jeszcze w wieku XIX. A batalion. Panie Norwecy, i tych ludzi, przepraszam, że pan wysłał, i tych ludzi właśnie akcja Burza dała na talerzu Sowietom. Na tym polega tragedia akcji Burza. Armia Krajowa, dowództwo Armii Krajowej, Komenda Główna, nakazała tym ludziom nie tylko ujawniać się wobec Sowietów swoje struktury, ale pomagać im jeszcze w podbijaniu Polski, Wilna, Lwowa. Dla mnie to jest kompletnie niepojęte. Natomiast, panie Norbercie, ja mam do pana przygotowane 10 minut, a myślę, nie wyszli nawet z akcji Burza. Musimy wracamy do powstania. Oczywiście nie, powstanie warszawskie nie wybuchłoby, gdyby nie było rozkazu, żeby je zorganizować. Dlatego, że żołnierz powstańczy, tylko skończę myśl, żołnierz powstańczy nie miał broni w domu. On dostawał broń w trakcie koncentracji. Mało tego, żołnierz powstańczy nie znał większości swoich kolegów. Dopiero poznawał ich w większej grupie, mówimy o kompaniach, dopiero na miejscu zbiórek alarmowych. Tam dostawał broń, tam dostawał rozkaz. Nie było możliwości oddolnego wybuchu powstania warszawskiego. Ono wybuchło na rozkaz i powstanie warszawskie zorganizowała podziemna armia, a nie ludność cywilna. Jest obrazą tak naprawdę dla żołnierzy Armii Krajowej mówienie, że powstanie mogło wybuchnąć oddolnie, ale kończąc już ten wątek, powiem tak, ta bajka o oddolnym powstaniu została wymyślona post factum, po wojnie, żeby w jakiś sposób argumentować,
No, że no tak, powstanie warszawskie zakończyło się katastrofą, ale no winicie nas za to, mówili dowódcy. Nie, nie, to i tak musiało wybuchnąć. To jest taka narracja post factum, tłumaczenie się, dorabianie nieprawdziwej argumentacji. Zgadzam się w tym punkcie z panem w 101%. I proszę zwrócić uwagę, że to jest przerzucanie, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, to jest przerzucanie przez dowódców, którzy podjęli fatalną w skutkach złą decyzję, odpowiedzialności na swoich podwładnych, których wysłali na tą jatkę. Myśmy nic, no to cóż, no doły chciały, co myśmy mogli zrobić. To jest przedstawianie Armii Krajowej jako organizacji rewolucyjnej, to co pan powiedział, czyli że żołnierze wydają rozkazy de facto generałom, a nie odwrotnie. Jest to bardzo ważne, co, o czym mówiliśmy. Dobrze, teraz mit numer dwa. Zarówno w Komendzie Głównej Armii Krajowej, jak i w obozie polskim w Londynie niepodległościowym rządowym, jak głosi ten mit, decyzja o wybuchu powstania zapadła jednogłośnie. Prawda czy fałsz? To znaczy decyzja o wybuchu powstania zapadła jednogłośnie w tym sensie, że wybrał rozkaz do powstania jeden człowiek, generał Komorowski, Bur. Armia to struktura hierarchiczna. Mógł generał Okulicki, mógł generał Pełczyński w ten czy w inny sposób wywierać nacisk na głównodowodzącego, na dowódcę komendy głównej, ale to ostatecznie komendant główny ponosi odpowiedzialność, bo on był dowódcą. Natomiast to pytanie, czy ona zapadła jednogłośnie, znaczy faktem jest, że... Może inaczej sformułuję, czy wszyscy byli za? Nie, nie wszyscy byli za. Znaczy w Komendzie Głównej Armii Krajowej nie wszyscy byli za, natomiast problem polega na tym, no i też delegat na kraj tak naprawdę, on niby miał być konsultowany, ale jak się tak to wszystko dokładnie przegląda, sprawdza, to wcale nie ma pewności, czy delegat nie został postawiony przed faktem dokonanym 1 sierpnia. Natomiast chodzi o to, że nie była to decyzja jednogłośna, no chyba taki najbardziej po wojnie, raport, czy raczej wspomnienia, no to wiadomo, tutaj są pułkownika Kazimierza Iranka Osmeckiego, tak, prawda, że on był przeciwny, on był szefem dwójki w Komendzie Głównej, tak, czyli odpowiadał za wywiad. Natomiast nie, to nie była decyzja jednogłośna, ale można by powiedzieć, że ostatecznie pod naciskiem Okulickiego i Pełczyńskiego Komorowski zgodził się na wywołanie powstania, przy czym ta zgoda w gruncie rzeczy, ona była już zdecydowana 12 lipca 1944 roku. To nie były ostatnie dni lipca 1944 roku. To, że Warszawa zostanie objęta powstaniem powszechnym, nawet nie akcją burza, ale powstaniem powszechnym, zdecydowała Komenda Główna już w pierwszej połowie lipca roku 1944. Panie Piotrze, ja powiem tak, to czy to była decyzja jednogłośna czy nie, to jest rzecz dla mnie, jako dla historyka tego zagadnienia, wtórna, bo bardziej jako historyk wolę oceniać ludzi przez pryzmat ich decyzji, a nie ich intencji, mimo wszystko. Nie, ale wie pan co, tu się z kolei nie zgodzę z panem, jest to bardzo ważna i kluczowa sprawa, ponieważ ja często w rozmaitych dyskusjach z zwolennikami decyzji o wywołaniu powstania warszawskiego słyszałem taki argument, wymądrza się pan po tam 70 latach, a wtedy tamci ludzie nie wiedzieli tego, co pan wie, no więc musieli podjąć tą decyzję i teraz to pan jest mądry. Tymczasem zawsze wtedy wskazuję na dwóch oficerów Komendy Głównej, pułkownika Bokszczanina i pułkownika Muzyczkę, którzy byli po prostu super, super przeciwko, memoriały pisali, protestowali i oddam krótko argumentację Bokszczanina, który moim zdaniem powinien mieć pomniki w Polsce, która sprowadzała się do tego. Mamy za mało broni, mamy za mało sił, mamy dzieciaki po prostu nieprzeszkolone, a Niemcy mają potężną armię i uwaga, to jest niemalże cytat, efekt będzie taki, że Niemcy będą nas masakrować dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy, dom po domu, zabijać i mordować, a Sowieci, na których panowie czekacie tak z utęsknieniem, będą po drugiej stronie Wisły stali i się z tego śmiali. Mniej więcej tak to jest jego argumentacja. Sosnkowski, wódz naczelny, panie Norbercie, wódz naczelny był przeciwko powstaniu. W związku z tym kluczowe jest to, żeby właśnie pokazać, że to nie było tak, że to dzisiaj my sobie opowiadamy, wiedząc post factum
o konsekwencjach dramatycznych powstania i tam osądzamy tych dowódców, bo już wtedy byli ludzie, którzy ostrzegali, że to się skończy jatką. To prawda, rzeczywiście. Tutaj nawet nie trzeba pułkowników. Tu ja bym się nawet odwołał do generała Skorczyńskiego, który był w Armii Krajowej, tak, jak najbardziej, bo on był dowódcą obszaru. Jak on powiedział, że nie ma szans na powstanie w lipcu, to go po prostu de facto nie tyle co zdjęli ze stanowiska, co wyłączyli go z systemu decyzyjnego. Tak więc dowódca, no jednak generał Armii Krajowej, dosyć ważna figura, prawda, bo mówimy o dowódcy okręgu warszawskiego, znaczy przepraszam, obszaru warszawskiego, tak, więc on też miał takie zdanie. Jeśli chodzi o generała Sostkowskiego, no to on tak naprawdę był przeciwny powstaniu, ale z drugiej strony jednak scedował decyzję na kraj. Kraj miał zdecydować, to też była też kwestia tego, że ta pozycja naczelnego wodza w roku 1944 nie była już taka silna. To jest kwestia jednak też decyzji politycznych, to jest też inicjatywa premiera Mikołajczyka, to są decyzje w ramach AK. Ale rzeczywiście, no, generał Sostkowski wysłał Okulickiego do Warszawy, do Polski, z Włoch, z Brindisi, on poleciał po to, żeby powstrzymywać komendę główną Armii Krajowej przed powstaniem powszechnym. Natomiast Okulicki robił dokładnie coś odwrotnego, a więc tak, to nie była decyzja jednogłośna i rzeczywiście można było przewidzieć przed powstaniem, jak to powstanie się skończy, z wyjątkiem tego ostatniego stwierdzenia, że Rosjanie będą się stali i będą się śmiali. Ale o tym myślę, że jeszcze... To będzie mit, tak. Tak, już czyta pan w moich myślach, uśmiecha się pan. Będzie ten mit, oczywiście. Pan jest ekspertem, od tego nie popuszczę tego tematu. Ale oczywiście, no główna rzecz, jakby ta opozycja tych oficerów, drodzy państwo, którzy byli przeciwko i łapali się za głowę, kiedy słyszeli, że jaki jest plan, jest po prostu taki, że nie mieliśmy, my, czyli Polacy, broni. Mieliśmy niewyszkolonych nastolatków. Tej broni było naprawdę jak kot napłakał, a z drugiej strony potężny Wehrmacht. To się zgadza, to się jak najbardziej, to jest 100% racji. Każdy oficer zawodowy, który rzetelnie oceniał nasze szanse, wiedział, że to powstanie nie ma żadnych szans. I tak, szokują mnie, wie pan, te wypowiedzi, ja to w swojej książce cytuję, mnóstwo tego było tam chyba, kiedy Pełczyński, jeden z zwolenników wybuchu powstania, powiedziano mu, że wojsko nie ma broni, to powiedział, że lud Paryża nie liczył pałek, jak szedł na Bastylię. I tego typu mnóstwo jest wspomnień, które po prostu przerażają mnie, że można było z taką dezynwolturą podejść nie tylko do tych młodych chłopaków z Armii Krajowej, których rzucono na rzeź, ale dla milionowego miasta i ludzi, którzy znaleźli się w samym środku tej bitwy. W takim razie przechodzimy do mitu numer 3. Czy powstanie warszawskie zabiegło zamianie Polski w 17. Republikę i wchłonięciu do Związku Sowieckiego? W mojej ocenie, dlatego że to już jest kwestia pytania o rzecz, która nie zaistniała, tak? Bo wiemy, jak potoczyła się nasza historia. Najpierw mieliśmy okres przejściowy, potem nastąpił okres stalinowski. Na początku lat 50. weszliśmy już w naszą historię jako PRL. Natomiast, no więc tutaj możemy dywagować. W mojej opinii, więc tutaj mogę wyrazić moją opinię, bo nie rozmawiamy o materiale źródłowym, czy inaczej, opieramy się o materiał źródłowy, ale formułujemy własne przekonania. Otóż w moim przeświadczeniu, czy by powstanie warszawskie wybuchło, czy by nie wybuchło, czy by było, czy by go nie było, historia naszego państwa i naszego narodu potoczyłaby się dokładnie tak samo, jak się potoczyła. To znaczy powstanie warszawskie nie miało żadnego znaczenia dla bieżącej polityki. Dlatego, że to, że będzie nowa Polska, Polska rządzona przez komunistów razem z, jak sądzono na Zachodzie, z jakimś aliansem sił, nazwijmy to demokratycznych, to były decyzje polityczne mocarstw, a przede wszystkim najważniejszego gracza w tym wszystkim, czyli Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA, jeszcze w roku 1943. My często tak określamy to pojęcie, na przykład Teheran. Mówimy często Jałta. W gruncie rzeczy była nieistotna, była mniej ważna niż konferencja w Teheranie w roku 1943. Prezydent Roosevelt ułożył sobie świat i w tym świecie byli policjanci, 5 wielkich policjantów. Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Związek Radziecki i Chiny. To była jego koncepcja i to były państwa, które miały stabilizować sytuację międzynarodową na świecie. I
Polska miała wejść w orbitę wpływów wschodnich, ale miała zachować formalną niepodległość. Powtórka z 1939 roku nie miała prawa się zdarzyć i tu nie trzeba jakby się zastanawiać. 22 lipca 1944 roku, to jest data oczywiście oficjalna, powstaje PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Tak naprawdę on powstał trochę wcześniej w Moskwie, a nie w Chełmie czy w Lublinie, jak głosiła propaganda komunistyczna, ale wówczas Stalin 23 lipca 1944 roku pisze list do Roosevelta, pisze list do Churchilla, że oto Armia Czerwona wchodzi na ziemię rdzennie polskie i w tym liście jest tak napisane, mówi Stalin, że Związek Radziecki nie chce zagarniać ziem obcych państw. To znaczy Stalin mówi, że Lwów czy Wilno to Związek Radziecki, ale Lublin już nie. Lublin to już Polska. I że Stalin pisze do swoich zachodnich aliantów, że Armia Czerwona wchodzi na ziemie polskie, że nie chce tymi ziemiami zarządzać, że nie chce ich zagarniać, tylko że nawiązała kontakt z polskimi patriotami, z PKWN, czyli ze swoimi agentami w Moskwie. Ale no, oficjalnie jest tu polski rząd, PKWN i Stalin prosi Churchilla i prosi Roosevelta o uznanie międzynarodowe dla nowego polskiego rządu przyszłej niepodległej Polski. Chodzi o to, że Powstanie Warszawskie nie zatrzymało tego procesu, nie miało na ten proces wpływu, ale nawet wręcz odwrotnie. Powstanie Warszawskie to czyn zbrojny Armii Krajowej. Czyn zbrojny zakończony totalną klęską. Ta klęska uświadomiła polskiemu społeczeństwu, że wpływy zachodnich mocarstw w Polsce są bardzo małe bądź zgoła żadne. I że to tym rozgrywającym w nowej Polsce będzie Stalin. W związku z czym, no tak czy inaczej, nadchodził ten PRL, czyli Nowa Polska. To już był zupełnie inny twór państwowy niż no, to, co spotkało nas w 1939 czy w 1940 roku, gdzie po prostu okupanci radzieccy byli dla nas okrutni. Oni nas mordowali, oni nas wywozili, zabraniali tak naprawdę budowy jakiejś namiastki polskości. W 1944 roku też jest zupełnie inna historia. Stalin jest sojusznikiem Roosevelta, Stalin jest sojusznikiem Churchilla. To jest wielka koalicja antyhitlerowska. W tej koalicji jest już plan na nową Polskę. Powstanie warszawskie nie ma tu żadnego znaczenia. Oczywiście. To jest ten wstrząsający aspekt powstania. Pamiętam, że kiedyś byłem, to był wielki błąd z politykiem w telewizji, miałem się z nim spierać na temat powstania i on powiedział, co to było powstanie? Pyta prowadzący czy prowadząca, on mówi, to był ostatnia zryw, żeby budować niepodległą Polskę, a to jest po prostu nieprawda, bo żadnej szansy na to nie było, to jest raz, a dwa, rzeczywiście dobrze, że pan wskazuje na ten fakt, że 22 lipca powołano PKWN, czyli tą namiastkę rządu komunistycznej Polski, czyli przed powstaniem, co w ogóle w związku z tym nie mieli Sowieci planu to raz, żeby wcielić Polskę jako 17 republikę. Nie ma za to żadnych dowodów, żadnych dokumentów. Jest to po prostu moim zdaniem, wie pan, panie Norbercie, po prostu próba racjonalizacji po latach czegoś, co się nie da zracjonalizować i szukania jakichś takich wydumanych, nieopartych na materiale źródłowych usprawiedliwień. I tym samym sposobem przechodzimy do mitu numer 4, który jest, no właśnie, pana z tym skonfrontuje. Zwycięstwo z opóźnionym zapłonem, tak bym to nazwał, z przekąsem, to znaczy zupełnie na poważnie w przestrzeni publicznej pojawia się pogląd, że powstanie może przegrało w 1944, ale to nie ma znaczenia, bo wygrało w 1989. Gdyby nie zryw powstańczy w sierpniu 1944 roku, to Polska nie odzyskałaby niepodległości w 1989 roku. Proszę o pański komentarz. Czy to są dwie jakby osobne kwestie? Jedno to jest tożsamość. Tożsamość, świadomość narodowa. A druga kwestia to są wielkie wydarzenia, polityka międzynarodowa, gra mocarstw. Jedno z drugim często nie ma wiele wspólnego. No, czy Powstanie Warszawskie nie miało żadnego wpływu bezpośredniego na wydarzenia z roku 1989? Znaczy bezpośredniego nie miało żadnego. Natomiast no, powstania narodowe, co by o nich nie myśleć i co by o nich nie mówić, budowały pewną narrację tożsamościową.
I to nie przez przypadek, wspomniałem już o 1863 roku. To było powstanie szlacheckie. Powstanie antyszlacheckie, gdzie tak naprawdę chłop polski był nawet wrogiem polskiego szlachcica. Ale to powstanie było częścią romantycznej legendy o walce narodu o wolność. Ono, chociaż przegrane, odgrywało bardzo dużą rolę tożsamościową. Kiedy w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, kiedy wywalczyliśmy sobie granice, to w okresie międzywojennym ostatnich żywych powstańców styczniowych czczono jako wielkich bohaterów. Mimo że ich sprawa była przegrana, a powstanie styczniowe było na wielu płaszczyznach katastrofą. Ale czczono ich, bo byli bojownikami o wolność, byli bojownikami o polskość. I tak samo dzisiaj postrzegamy powstańców. To znaczy powstanie przegrało, natomiast ono jest elementem tożsamościowym naszego narodu. Tak samo jak wszystkie poprzednie powstania, z których większość zakończyła się przecież klęską. Niemniej w wymiarze emocjonalnym, w wymiarze mitologicznym, powstanie warszawskie jest bardzo ważne. Oczywiście ono wzbudza zrozumiałe emocje. W 1918 roku powstanie styczniowe też wzbudzało takie emocje. Nie powstańcy styczniowi zbudowali wolną Polskę w 1918 czy 1919 roku, ale każdy naród potrzebuje swojej tożsamości. Każdy naród potrzebuje swojego patriotycznego, narodowego mitu. My możemy i powinniśmy dyskutować o sensie powstania. My zżymamy się jak najbardziej słusznie na dziwne, niezrozumiałe z punktu widzenia logiki decyzje dowództwa powstańczego. Natomiast niezależnie od tego, większość ludzi nie postrzega historii swojego narodu w takich kategoriach, dlatego że prawda historyczna szybko się zaciera. Ona pozostaje tylko domeną nauki. Natomiast obok prawdy historycznej jest mit. Powstanie warszawskie to potężna siła mitotwórcza. Ono jest ważne w podkreślaniu tego, że chcieliśmy być wolni. I wtedy dzisiaj tyle lat po powstaniu, ludzie się już nie zastanawiają, czy jest to mądre, czy głupie zobaczyć nadjeżdżający parowóz i z okrzykiem chce być wolny, rzucić się pod koła, tak? Po 80 latach my już tego nie będziemy tak rozpatrywać. Będziemy tylko pamiętać heroiczny czyn. Heroiczny czyn. Emocje będą nam towarzyszyć takie same, bo zrozumiemy emocje tych ludzi sprzed 80 lat, a tego parowozu, który oni widzieli przed swoimi oczami, my już widzieć nie będziemy. No tak, to ciekawe rzeczywiście myśl o tym oddzieleniu faktów od mitów. Zresztą trochę to nasze dzisiejsze spotkanie ma to na celu. Ja chciałbym tylko dodać taki argument do tej faktograficznej części, że proszę zwrócić uwagę, że po prostu decydowały układy sił, wielkie mocarstwa, Ronald Reagan, który wykończył Związek Sowiecki podwyższeniem cen ropy i wyścigiem zbrojeń, i wszystkie kraje regionu byłego Układu Warszawskiego odzyskały niepodległość mniej więcej w tym samym momencie, w trakcie jesieni ludów w 1989 roku, i rzeczywiście większość tych krajów nie urządzała wielkich powstań w swoich stolicach, więc rzeczywiście przyczynowo-skutkowego jakiegoś związku między powstaniem warszawskim a 89 rokiem nie ma. Natomiast co do polemicznie, to się zgadzamy, natomiast polemicznie chciałem z panem jakby do drugiej części pańskiej wypowiedzi nawiązać. To znaczy, ja rozumiem, że musimy kształtować mity, ale w dużej mierze proszę zwrócić uwagę, że to państwo polskie kształtuje te mity. Na przykład proszę zobaczyć, jak zupełnie inaczej zawsze są obchodzone z wielką pompą obchody powstania warszawskiego, a jak skromnie mimo wszystko obchody zwycięskiej bitwy warszawskiej. I czy to nie jest jednak błąd, że tą tożsamość historyczną, o której pan mówi, opieramy na klęskach, na kulcie przegranych, na kulcie po prostu porażek i złych, fatalnych decyzji, a nie zwycięstw? Czy to trochę nie jest tak, że skoro historia jest nauczycielką życia, i jak mawiali Stańczycy, fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, czy my nie wychowujemy narodu przegranych i przyszłych klęsk? To dwie sprawy. Może najpierw tak
drobną uwagę. Nie podzielam pańskiej opinii, że Związek Radziecki rozpadł się z powodu działalności Ronalda Reagana. Ja jestem zwolennikiem tezy, że Związek Radziecki rozpadł się od środka i że głównym i zasadniczą, jeżeli już mamy wskazywać człowieka, który ten Związek Radziecki rozsadził, to nazywał się Gorbaczow, a nie Reagan. Natomiast wracając do... Dobrze, to zawrzyjmy deal. Ma pan rację w tym sensie, że oba te czynniki były ważne. Znaczy tak, to już bardziej. Natomiast, bo zawsze każde zjawisko ma wiele przyczyn, a nie jedno. My próbujemy sprowadzać skomplikowane, wielowektorowe zagadnienia do prostych wyjaśnień, do prostych fraz. To zawsze nie tylko w historii jest fałszywe. Natomiast co do tej drugiej kwestii. Tożsamość i świadomość to około 100 lat. Nie, Bitwa Warszawska 1920 roku była nośna jako mit założycielski w okresie międzywojennym. Byłaby nośna, gdyby inaczej potoczyła się historia w latach 50. czy 60. Po 100 latach, po 5 pokoleniach wydarzenia historyczne są już zimne emocjonalnie. Dlatego obecnie czci się tak powstanie warszawskie, bo po pierwsze nie można było tego robić w PRL-u, a po drugie dlatego, że to jest ostatnie takie wydarzenie w naszej najnowszej historii, o którym my jeszcze w ogóle pamiętamy. To znaczy II wojna światowa jest jeszcze na radarach naszych emocji. 1920 rok, I wojna światowa, nie mówiąc już o powstaniach XIX-wiecznych, to już jest, jakby to ktoś powiedział, no, zamierzchła przeszłość. To już są czasy równe legionom rzymskim, albo zgoła jeszcze prehistorii. Znaczy tak przeciętny człowiek to odbiera. Ta emocja historyczna, kiedy pamiętamy jeszcze naszych dziadków, wspomnienia naszych pradziadków, to jeszcze na nas działa. Poza tym no, te podziały polityczne, o których mówimy, w jakimś zakresie możemy je znaleźć. Dzisiejsze, współczesne, możemy je jakoś odnieść do II wojny światowej. Czy byśmy rozumieli, gdybyśmy się cofnęli o 100 lat, gdybyśmy się znaleźli w Polsce międzywojennej, czy byśmy tak rozumieli spór między socjalistami, a na przykład NDK-ami albo przeciwnikami lub zwolennikami takiego, a nie jednego XIX-wiecznego powstania? No, historia kołem się toczy. Historia się powtarza. To kwestia emocjonalna, dlatego tak, a nie inaczej dzisiaj władze podchodzą do powstania warszawskiego. Nie w kategoriach rozumowych, tylko w kategoriach emocjonalnych. No, czcimy katastrofę, czcimy klęskę, ale nie dlatego, że zakończyła się ona klęską. Nie czcimy klęski, nie czcimy katastrofy, chociaż tym było powstanie warszawskie. Władze czczą pamięć, ideę dążenia zrywu wolnościowego. To pielęgnują, a nie, tak naprawdę powstanie warszawskie samo w sobie nie jest tutaj elementem kultu, tylko raczej ten zryw, to dążenie do wolności, tą samoświadomość narodową, to raczej starają się kultywować władze. Tak, panie Mrozie, tylko ja chciałem powiedzieć, że to prowadzi do fatalnych konsekwencji w postaci, po pierwsze, widział pan pewnie tą sondę, kiedy pytają młodych ludzi, kto wygrał w powstanie warszawskie i oni mówią, że nasi, tak. Raz, czyli robi się ludziom po prostu wodę z mózgu tymi obchodami triumfalistycznymi, ale druga rzecz, która mnie dużo bardziej jakby leży na sercu i na wątrobie, to jest, narusza się pewne proporcje historyczne, to znaczy wszystkie światła kieruje się na dzielnych powstańców i mówi, patrzcie, to jest cała opowieść o powstaniu, czyli dzielni chłopcy na barykadach, którzy chcieli walczyć o wolność. Tymczasem ja reprezentuję dużą grupę warszawiaków, których rodzina była w powstaniu i gdzieś w cieniu znajdują się ofiary cywilne. Dla mojej babci na przykład, która przeszła przez całe powstanie, ze tragicznymi konsekwencjami zresztą, powstanie to jest koszmar. To jest koszmar milionowego miasta, potwornych cierpień ludności cywilnej pod bombami, palonej żywcem przez Niemców, rozstrzeliwanej na Woli. Koszmar po prostu jeden wielki. A o tych cierpieniach ludności cywilnej, które są przecież najważniejsze, bo zginęły dziesiątki tysięcy cywili w Warszawie, miasto zostało zniszczone, się nie mówi albo mówi półgębkiem, no bo to nie pasuje do tej pięknej, wspaniałej, wzniosłej wizji, do której chcą się odwoływać politycy i na tym zbijać kapitał polityczny. I to mnie denerwuje. Panie Piotrze, 100% racji. Ja, a raczej moja rodzina miała to szczęście, że obserwowała powstanie warszawskie z Pragi. W związku z czym moja rodzina również
Warszawska nie musiała przechodzić tego, co przechodziła pańska rodzina. Rzeka i dzielnica zrobiły swoje. Pan reprezentuje ten pogląd w historii, który przebija się do świadomości współcześnie. To znaczy jest to pewna dekonstrukcja mitu. Bo oczywiście ma pan rację, tak. Powstanie warszawskie jest postrzegane w wymiarze propagandowym właśnie przez dzielnych powstańców. Nawet przede wszystkim właśnie przez ich dzielność, chociaż nie wszyscy przecież reprezentowali to samo nastawienie i byli takimi samymi żołnierzami. Ale rzeczywiście, ludność cywilna, gehenna miasta, tak to należy powiedzieć, gehenna ludności cywilnej, te dzieci umierające z głodu, ci ludzie przesypywani przez bomby w piwnicach, duszący się tysiącami, bo nie można ich odkopać, ta walka o wodę, ten brak żywności, brak zabezpieczenia logistycznego, zerowa opieka medyczna, umieranie ludzi w cierpieniu. Nie, oczywiście, że nie o takim powstaniu mówią władze. Tak, to prawda, ale władze ale to, że nasze władze, tak mówiąc ogólnie, uogólniając, mają taki punkt widzenia, no to jest charakterystyczne dla każdej władzy, pod każdą szerokością geograficzną, kiedy mówimy o jakimś czynie. Tak? No, przecież ta dekonstrukcja mitu odbywa się na wielu płaszczyznach, w wielu miejscach na świecie. Tak? Kiedy się dyskutuje, na ile dana grupa społeczna była uprzywilejowana, tak? Że na ile rycerze, potem w renesansie, w oświeceniu. No, wszędzie jest tak, że mamy tych bohaterskich królów i wspaniałych rycerzy i nikogo to nie interesuje. Mówimy o złotym polskim wieku, tak? Mówimy o polskim złotym wieku, nie chcąc zauważyć, że polska szlachta właściwie w pewnym momencie dążyła do tego, żeby większość swoich współziomków, innych Polaków będących chłopami, w gruncie rzeczy zamienić w niewolników. Tak? I mówimy o polskim złotym wieku, gdzie większość Polaków straciła jakiekolwiek prawa. A mimo to mówimy, że Rzeczypospolita Szlachecka no, stała taką wspaniałością, mimo że no, nie mieliśmy nawet pieniędzy, żeby opłacać husarzy, ci, którzy odnosili te wspaniałe zwycięstwa na początku XVII wieku, nikt im nie płacił, potem robili rokosze, tak? I buntowali się przeciwko królowi czy magnatom, bo nikt im nie płacił. Więc jest historia realna, i jest historia fasadowa, czy raczej bym powiedział tożsamościowa, mitowa. Powstanie warszawskie funkcjonuje. Ja wie, proszę, że wejdę słowo, ja to zawsze robię taką dychotomię. Historia realna na jednej szali, na drugiej polityka historyczna. Czyli wie pan, po prostu dzika propaganda. No. Tak, tylko historia realna jest szara, smutna i okrutna. Dokładnie. Takiej historii mało kto chce słuchać. Taką historię mało kto chce znać, bo taka historia boli. Prawdziwa historia Powstania Warszawskiego boli. Więc zastępujemy ją mitem. Ja nie mówię, że to dobrze czy źle, ja nie dokonuję tutaj oceny, natomiast opisuję fakt. Panie Norbercie, ja z przerażeniem muszę powiedzieć, jako prowadzący naszą rozmowę, że po prostu jesteśmy dopiero przy piątym micie, a rozmawiamy 45 minut, więc teraz bardzo pana proszę, żebyśmy przyspieszyli, za co bardzo przepraszam, ale musimy się zmieścić w naszym czasie. Więc mit piąty. Czy, uwaga, i to wiem, że to jest pański konik, rzeczywiście Sowieci zatrzymali wielką ofensywę przed Wisłą, żeby dać powstaniu się wykrwawić? To jest całkowita nieprawda. Ja z tym walczę od 20 lat. To jest jeden z dwóch największych mitów XX wieku w Polsce, więc wiem, że walczę z mitem, czyli jestem na z góry straconej pozycji. To znaczy, mój pogląd, sądzę, że przybije się do świadomości za 20-30 lat, jak już nikogo to nie będzie interesować. I wtedy to będzie miało takie samo znaczenie, jak znaczenie ofensywy Ludendorffa w roku 1918. Czyli będzie to interesowało grupę pozytywnie zakręconych. Nie, no ja mogę to z pełną premedytacją, świadomością, odpowiedzialnością powiedzieć, dlatego że prowadzę badania podstawowe, czyli badam archiwa niemieckie, badam archiwa rosyjskie, badam archiwa Wehrmachtu, badam archiwa Armii Czerwonej. Nigdy nie było czegoś takiego jak rozkaz stop. Armia Czerwona nie zatrzymała się z powodu Powstania Warszawskiego, mało tego, przez cały sierpień 1944 roku starała się tą Warszawę zdobyć. Nie pozwolili jej na to Niemcy, kładąc trupem tylko w pierwszym froncie białoruskim, czyli w grupie Armii Czerwonej, która nacierała na Mazowszu, kładąc trupem prawie 30 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, odsyłając do szpitala kolejne 80 tysięcy. To znaczy Stalin był wrogiem Powstania Warszawskiego. Stalin nie chciał mu pomagać, ale paradoks historii polega na tym, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy
Czy Stalin zatrzymywałby swoją armię przed Wilnem, przed Lublinem, czy przed Lwowem, czy przed jakimkolwiek innym miastem, żeby pozwolić Niemcom zlikwidować powstanie warszawskie, zlikwidować armię krajową? Nie. Był gotów sam to zrobić i robił to. To jest... Armia Czerwona miała wyraźne rozkazy i to jest w dokumentach. Mamy mnóstwo dokumentów Armii Czerwonej. Zdobyć miasto, atakujcie, opanowujcie mosty, zdobywajcie przyczółki. Do określonych dywizji, pułków, batalionów, wszędzie to jest, wyraźnie, nacierają i są powstrzymywani przez Niemców. Silny opór wojsk niemieckich był przyczyną wyłączną tego, że Armia Czerwona nie weszła latem 1944 roku do Warszawy, ale to nie stoi w żadnej mierze sprzeczności z tym, że Stalin był wrogiem powstania warszawskiego. On chciał, żeby Niemcy zdławili powstanie, ale jeżeli by tego nie zrobili, on by to zrobił za nich. To znaczy chodzi o to, że Armia Czerwona miała nacierać. Miała nacierać, była powstrzymywana, poniosła olbrzymie straty, bo to nie jest tylko kwestia podejścia pod Warszawę na przełomie lipca i sierpnia. To są walki przez cały sierpień, to są walki przez cały czerwiec, przez cały wrzesień, potem jeszcze październik 1944 roku. Pierwszy front białoruski między 24 czerwca a końcem października, kiedy trwała operacja Bagration i operacje uzupełniające, miał straty oficjalne na poziomie 380 tysięcy żołnierzy. Lipiec, sierpień, te dwa miesiące pod względem dynamiki działań, strat niczym się od siebie nie różnią. To znaczy jak zobaczymy aktywność Armii Czerwonej w lipcu, zużycie amunicji, paliwa, straty, a porównamy to do sierpnia, nie ma żadnej różnicy. To znaczy chodzi o to, że to jest taki mit stworzony już nie po wojnie, ale w trakcie wojny. My zaczynaliśmy, my jako Armia Krajowa, jako dowództwo Armii Krajowej po raz pierwszy zarzuciliśmy Stalinowi bierność 5 sierpnia 1944 roku. Już Mikołajczyk w rozmowach na Kremlu w sierpniu 1944 roku podnosił to zagadnienie. Mało tego, brytyjski ambasador, bo Brytyjczycy jakby tutaj lobbowali za pomocą dla powstania, no też to prosił. Podkreślano, my zarzucaliśmy bierność Armii Czerwonej już na początku sierpnia 1944 roku. Nie, no to chciałem powiedzieć, panie Norbercie, że ja, co ciekawe, to dla pana będzie interesujące, to jest jeden mit, który ja bardzo mocno wierzyłem i pod wpływem pracy takich badaczy jak pan go zweryfikowałem. To też może być dla pana ciekawostką. Zgadzam się, to jest ta słynna bitwa pancerna na przedpolach Warszawy, która odrzuciła Sowietów. Natomiast w naturalny sposób przechodzimy do mitu numer 6. Jak wiadomo, u boku Armii Czerwonej maszerował na Berlin armia komunistyczna polska, Berlinga. I jest taki mit, że Berling bardzo chciał pomóc Warszawie i nawet kiedy doszło do tego słynnego desantu berlingowców na drugą stronę, zbuntował się przeciwko Stalinowi i jako dobry polski patriota, no i rzucił w takim porywie serca tych berlingowców na drugą stronę. Oczywiście oni zostali tam pobici przez Niemców, no ale upamiętniał to do niedawna stojący w Warszawie pomnik Berlinga. No właśnie, i czy ta cała historia jest prawdziwa, czy też sfalsyfikowana? Sfalsyfikowana. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. To pierwsza armia Wojska Polskiego działała dokładnie według rozkazów i wytycznych dowódcy pierwszego frontu białoruskiego, marszałka Rokossowskiego, nomen omen, a właściwie też warszawiaka i Polaka. W związku z czym Berling nie używał żadnej samowoli, ale znów, po wojnie to było wygodne, stworzyć legendę, no zobaczcie, ci źli komuniści, Sowieci, oni pozwolili utopić Warszawę we krwi, ale my, polscy komuniści, my, polscy patrioci, my chcieliśmy inaczej, my chcieliśmy wam pomóc, ale prawda jest taka, że pierwsza Armia Wojska Polskiego realnie działała według wytycznych dowódcy frontu i współdziałała z wojskami Armii Czerwonej w tych desantach. To sama nie operowała. Również oddziały Armii Czerwonej brały udział w tej operacji, chociaż oczywiście w znacznie mniejszej roli, głównie jako jednostki wsparcia, zabezpieczenia, artyleria, lotnictwo. Natomiast zasłona dymna. Nie, zasłony dymnej nie było. Gdyby Niemcy w Warszawie byli słabi, to by się wszyscy przebili. Znaczy to nie jest tak, że po prostu robi się demonstrację, znaczy inaczej, powiem w ten sposób. Marszałek Rokossowski, wysyłając oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego przez Wisłę, miał co najmniej 90% pewność, że one, że ich operacja się nie powiedzie. W związku z czym
dowództwo Armii Czerwonej miało świadomość, że ta operacja prowadzona jest wadliwie, w zbyt dużym pośpiechu, zbyt małymi siłami. Ale to, że ona jest prowadzona wadliwie, zbyt małymi siłami, w zbyt dużym pośpiechu, wynikało z siły przeciwnika, a nie z tego, że no, była zasłona dymna. Gdyby Niemcy byli słabsi, to Warszawa zostałaby przez Armię Czerwoną i wojska Berlinga zdobyta latem 1944 roku. W tej całej naszej narracji o powstaniu ciągle giną nam ci Niemcy. Oni są najważniejsi w tej historii. Panie Norbercie, ale czego się pan spodziewa, że nam giną Niemcy, jak Niemcy zginęli w kalkulacjach Komendy Głównej Armii Krajowej, bo oni też nie brali pod uwagę, chyba że przeciwnik będzie stawiał jakikolwiek opór tej grupie dzielnych, sympatycznych, wspaniałych, ale jednak dzieciaków uzbrojonych w butelki z benzyną. Mit siódmy. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Czy na terenie Warszawy, powstańczej Warszawy, działała armia Własowa i czy to Własowcy dopuszczali się mordów na Polakach na Ochocie? Armia Własowa na terenie Warszawy nie działała, ale dlatego, że struktura wojsk kolaboracyjnych rosyjskich w służbie niemieckiej była dosyć skomplikowana. Mieliśmy ROA, mieliśmy RONA, ale Niemcy czasami drobne pododdziały jednych przydzielali do drugich. Dlatego, żeby nie komplikować, należy powiedzieć, że Armia Własowa, właściwie pomijając drobne przypadki, incydenty, właśnie takie, o których wspomniałem, nie miała nic wspólnego z pacyfikacją powstania. Pacyfikacja powstania, jeśli chodzi o te oddziały kolaboracyjne rosyjskie, to była jednostka Kamińskiego, Brigadę Führera i Waffenbrigadę Führera Kamińskiego, która nie miała nic wspólnego z Armią Własowa. Dlatego, że Własow to była ROA, natomiast Kamiński to była RONA. I to RONA pacyfikowała powstanie na Ochocie. Właśnie. Drodzy Państwo, jedna literka, a wielka różnica. I mit ósmy. Czy powstańcy rzeczywiście mieli wisy na tygrysy, czyli czy musieli walczyć z tygrysami, najpotężniejszymi czołgami niemieckimi na ulicach Warszawy? Tak. Mieliśmy na tygrysy, mieliśmy wisy, a tak naprawdę nic nie mieliśmy na te tygrysy. To znaczy tygrysy były w Warszawie, to nie był czołg jakoś szczególnie istotny z punktu widzenia pacyfikacji powstania, bo użyto ich przeciwko nam mniej niż 10, tak? Czyli mówimy o pacyfikacji miasta, gdzie tych tygrysów było mniej niż 10. To dokładnie, jak kogoś to interesuje, nawet zapraszam, książki, publikacji mojego autorstwa są. 9. ciężka kompania pancerna 2. batalionu 3. pułku pancernego SS 3. dywizji pancernej SS Totenkopf. To są tygrysy z tej jednostki, one walczyły w różnych częściach miasta, przede wszystkim walczyły na Mokotowie. Problem właśnie polega na tym, że jakbyśmy jeszcze chociaż mieli te wisy na te tygrysy, no to może coś jeszcze by z tego wynikało, natomiast no, w ogóle kwestia pacyfikacji Mokotowa już 1 sierpnia 1944 roku, udział między innymi załóg tygrysów w tej operacji, no bardzo, bardzo bolesna karta, dlatego że my żyjemy takim przeświadczeniem, że 1 sierpnia to powstanie zaistniało i że odnosiło jakieś sukcesy. W rzeczywistości powstanie zakończyło się klęską 1 sierpnia, a potem trwało przez 2 miesiące i było po prostu przez Niemców stopniowo pacyfikowane. Natomiast no, od 1 sierpnia do połowy września 1944 roku walczyły rzeczywiście te czołgi na ulicach Warszawy. My mieliśmy bardzo mało broni przeciwpancernej. Niemcy walczyli raczej asekurancko, w związku z czym no, nie mając broni średniego dystansu, tak, no, nie mieliśmy armat przeciwpancernych. W całym powstaniu warszawskim były 3 armaty przeciwpancerne, w związku z czym nie mieliśmy armat przeciwpancernych, mieliśmy tylko granatniki przeciwpancerne. Granatniki to jest broń, którą można użyć w odległości najwyżej kilkuset metrów od celu. Niemieckie załogi czołgów, w tym tygrysów, to wiedziały i one strzelały do nas z większego dystansu, bezkarnie. Aczkolwiek 2 tygrysy udało nam się ciężko uszkodzić brytyjskimi granatami przeciwpancernymi. W Alejach Jerozolimskich nawet załogę 1 tygrysa częściowo wyciągnięto z wozu i wzięto do niewoli. Czołgu nie udało się uruchomić, bo był uszkodzony. Niemcy potem go odholowali, natomiast obezwładniliśmy tygrysa, to można powiedzieć, nawet 2. Paru SS-manów z tych tygrysów zginęło w powstaniu warszawskim, kilku zostało wziętych do niewoli.
No tak, to jest taki element właśnie tej powstańczej opowieści, w której widzimy małego powstańca, który tam ciska butelką z benzyną w stronę potężnego czołgu. To jest taki element właśnie tego mitu. Dotykamy też kwestii udziału dzieci w Powstaniu Warszawskim, co już w ogóle jest takie horrendum, jak o tym myślę, z całym uznaniem dla bohaterstwa tych dzieci, ale kiedy myślę o tym sobie, że dorośli oficerowie Armii Krajowej pozwalali i włączali do swoich oddziałów nieletnich, nawet jeżeli to mieli być łącznicy, którzy potem też ginęli masowo, to też jest to jakiś taki, wie pan, element Powstania Warszawskiego, który wzbudza mój głęboki sprzeciw. Znaczy tutaj trzeba doprecyzować. 1 sierpnia 1944 roku liczba małoletnich była jednak dosyć niewielka. Tak? Małoletni w większej liczbie zaczęli brać udział w powstaniu w trakcie tego powstania. Znaczy po 1 sierpnia 1944 roku w warunkach kotłów udział lub brak udziału dzieci w walce jest już mimo wszystko w pewnym sensie wtórny, bo te dzieci często miały wybór. Albo zginąć bohaterską śmiercią, albo zginąć przywalone w piwnicy, albo umrzeć z głodu. Znaczy tutaj jest sytuacja taka... No, różnie bywało, to jednak sytuacje były bardzo, bardzo, bardzo różne. Znaczy oczywiście, że jest dyskusyjne i ten zagadnienie przecież pomnika małego powstańca, tego jednego z symboli, to oczywiście, że to jest dyskusyjne, że to jest moralnie wątpliwe. Natomiast w każdej innej sytuacji byłoby to naganne. Natomiast w tej konkretnej sytuacji, kiedy i tak ci ludzie są w okrążeniu na bardzo małej przestrzeni, to mogą albo walczyć, albo tkwić. Nie każdy rodzi się bohaterem, a nawet większość z nas nie jest bohaterami. W związku z czym, no, powiem tak, musimy rozdzielać to, że coś już zaistniało od tego, co było później, tak? Bo jak wybuchło powstanie, to po prostu cała ludność miasta została postawiona przez faktem dokonanym. Nikt ich nie pytał, czy oni chcą tego powstania, czy go nie chcą. Nagle zostali odcięci, nagle zostali odizolowani, a w niektórych dzielnicach nawet nie mieli tego wyboru. Znaczy 1 sierpnia o 17 usłyszeli strzelaninę, a potem po godzinie dwóch wpadli Niemcy i ich zabili. Tak. W związku z czym to jest... Wiemy, dotyka pan kolejnego problemu odwrócenia się nastrojów ludności cywilnej. Pierwszy dzień, dwa, trzy, euforia, którą potwierdzają źródła, a potem rzucanie doniczek z okien powstańców. To jest bardzo bolesne dla weteranów Powstania Warszawskiego, ale tak było. Po prostu ludzie, kiedy zobaczyli, że powstanie ponosi klęskę i nie ma żadnego pomysłu, co dalej zrobić, oprócz trwania i konania, tak jak pan to powiedział, przez 62 dni, to nastroje ludności się odwróciły. Natomiast tylko krótko bym polemicznie powiedział, że nie może pan sprawdzać tego wszystkiego tak, że to małoletni mógł albo umrzeć zasypany w piwnicy, albo na barykadzie zgłosić się do oddziałów i zostać zastrzelonym przez Niemców, bo jednak po kapitulacji Powstania Warszawskiego ludność wyszła z piwnic. Oczywiście potem czekała cała gehenna obozów w Pruszkowie i tułaczki, no ale jednak duża część tych ludności cywilnej przeżyła. W związku z tym ci młodzi chłopcy, czasami 12-13-letni, których tam przyjmowano do oddziałów, wbrew po prostu jakimś w ogóle zasadom wojennym, mieli szansę przy boku swoich rodzin jednak przetrwać i przeżyć i żyć po wojnie i coś tej Polsce dać. To ma pan rację, panie Piotrze, rzeczywiście. Tutaj nawet nie polemicznie zgodzę się z panem, aczkolwiek muszę dwa zastrzeżenia. Znaczy pierwsze, ludność nie wychodziła po powstaniu. Ludność wychodziła równolegle z trwaniem powstania. To znaczy Niemcy pozwalali ludności cywilnej od końca sierpnia wychodzić. Czyli przez cały przełom sierpnia i września ludzie wychodzili do Dulagu w Pruszkowie. Tam byli zresztą ten obóz przejściowy został uruchomiony już w pierwszym tygodniu sierpnia. Niemcy 5 sierpnia wieczorem przestali formalnie, podkreślam to słowo, formalnie zabijać na ślepo. W związku z czym już od połowy sierpnia było wiadomo, że z obszarów kontrolowanych przez powstańców można wyjść na stronę niemiecką i że trafi się do obozu przejściowego, zwłaszcza dotyczyło to kobiet i dzieci. Dlatego, że największe wychodzenie ludności z miasta to jest przełom sierpnia i września, czyli w połowie powstania. Kiedy to były zawieszenia broni między nami a Niemcami i wtedy ludność po prostu wychodziła. W tym sensie oczywiście, że te dzieci, które tam nie zgłosiły się, że miały szansę przeżyć. Tak, ma pan w 100% rację. Raczej miałem na myśli to, że w warunkach powstańczych, w warunkach walki nie było pojęcia linii frontu i tyłów. Ginęło się absolutnie wszędzie.
Znaczy te dzieci mogły zginąć rzucając butelkę na czołg, nie miały zresztą szans. Znaczy czołgi nie podchodziły na rzut butelką, natomiast chodziło mi o to, że mogły równie dobrze zginąć siedząc w piwnicy, stać w kolejce po wodę do studni i tak dalej, i tak dalej. Nie było w Warszawie tyłów, nie było zaplecza. Wojna dotykała absolutnie każdego skrawka miasta zajętego przez powstańców. I śmierć czaiła się wszędzie. To miałem na myśli, że te dzieci, ale oczywiście wiem, o co panu chodzi, też jestem przeciwnikiem wysyłania dzieci na czołgi, żeby tu nie było żadnej wątpliwości. Chciałem tylko podkreślić tragizm, ale jeszcze jedna uwaga, bo tutaj pan wspomniał właśnie coś, co jest mitem. Ta radość z powstania ludności cywilnej w pierwszych dniach wybuchu. Bo pan użył właśnie takiego sformułowania celnego, ale pozornie tylko celnego. Zachowane są relacje. Oczywiście, mamy zachowane relacje z tych obszarów, które objęło powstanie i powstanie utrzymało. Nie będzie miał pan takich relacji z południowego Mokotowa. Nie będzie miał pan takich relacji z Marymontu. Nie będzie miał pan takich relacji z wielu miejsc w Warszawie, które Niemcy spacyfikowali pierwszego i drugiego dnia powstania. Bo tam nie było czasu na entuzjazm. Entuzjazm był, oczywiście, że był. Niemcy byli znienawidzonym okupantem. Kiedy wydawało się, że ich wyganiamy, ludzie się cieszyli. Ale powstanie udało się, to znaczy opanowano tylko te kwartały miasta, gdzie nie było Niemców. Wszędzie, gdzie byli Niemcy, powstanie się po prostu nie udało. Dlatego jak zobaczymy na mapę powstania z datą 4 sierpnia 44, zresztą częściowo nieprawdziwą, bo ukazuje ona również getto, ruiny getta jako część zajęta przez powstańców, to jest nieprawda. Getta myśmy nie opanowali, to była ziemia niczyja. Ale jak pan zobaczy tą mapę, to widzi pan takie plamy powstańczej aktywności, a nie całe miasto jest opanowane. No właśnie w tych obszarach, tych kotłach ludność mogła się cieszyć. Poza tymi kotłami nie było takiej możliwości. No oczywiście, zgadzam się z panem w 100%. No dobrze, to w takim razie przechodzimy w naturalny sposób do mitu numer 9. Zostały nam 2 mity, a potem krótkie podsumowanie, więc już zbliżamy się do końca. Straty niemieckie, bo to jest bardzo interesujące. Czego, ja wie pan, nie słyszałem w przestrzeni publicznej, no ale utarło się w PRL-u, w tej literaturze PRL-u, mówić o, uwaga, 16, więcej nawet tysiącach poległych niemieckich żołnierzy w tej bitwie. Ile tak naprawdę wynoszą straty niemieckie w Powstaniu Warszawskim? Niemcy, chociaż to jest pojęcie dosyć ogólne, kombatanci w służbie niemieckiej, bo mówimy o Niemcach, mówimy o Ukraińcach, mówimy o Rosjanach, mówimy o Białorusinach, ja zawsze to podkreślam, nawet Norwegach, Holendrach czy Chorwatach. No, w Powstaniu Warszawskim w Waffen-SS zginęło na przykład 4 Norwegów. A więc właściwie Straty strony niemieckiej, tak powiem. Tak, no, Łotyszy, nawet Polaków. Bo nawet Polacy brali udział w Powstaniu Warszawskim po stronie niemieckiej. Oczywiście nie jako przede wszystkim Polacy, ale jednak. A w jakiej formacji? Niech pan tylko powie krótko. To przede wszystkim były różnego rodzaju formacje, znaczy dwa rodzaje. Polacy wcieleni do Wehrmachtu lub do jednostek policyjnych, na przykład Volksdeutsche, czy po prostu ludność wcielona z ziem śląskich, na przykład do 19. Dywizji Pancernej Dużo Ślązaków, których językiem, którym oni się wzajemnie porozumiewali, był język polski. To znaczy komenda była niemiecka, oficer pilnował ich po niemiecku, natomiast oni między sobą rozmawiali po polsku, no to wielu żołnierzy na przykład 19. Dywizji Pancernej, mimo że to teoretycznie była dywizja ze środkowych Niemiec, to w 1944 roku było tam wielu Polaków siłą wcielonych do Wehrmachtu. Ale niezależnie od tego mieliśmy różnego rodzaju jednostki GG, nawet nie wojskowe, tylko paramilitarne lub zgoła budowlane, które podlegały rządowi GG, które były złożone z Polaków. Jeżeli pan pyta o jednostki, to najbardziej jednostką, która brała udział w pacyfikacji Warszawy, a w której służyli Polacy po stronie niemieckiej, to była Polnische Polizei Kriminal. Kriminal Policaj, przepraszam. Polska Policja Kryminalna, tak naprawdę po prostu Policja Kryminalna. To znaczy oficerowie... Kripo. Tak, Kripo. Tak, dosyć dużo badań jest dotyczących tego postawy tych funkcjonariuszy Kripo wobec Żydów. No i wyniki tych badań są oczywiście zastraszające. Oni już rozrabiali przed powstaniem bardzo mocno.
Znaczy, Kripo to osobne zagadnienie, abym nie sprowadzał ich tylko do relacji z prześladowaną ludnością żydowską. Policja kryminalna była znacznie bardziej wszechstronna, że się tak wyrażę, i stanowiła śmiertelne zagrożenie dla znacznie większej grup ludności niż tylko dla prześladowanej i eksterminowanej ludności żydowskiej. To znacznie szerszy temat. Natomiast pan pyta o straty. Straty niemieckie to 3000 zabitych i 10 do 12 tysięcy rannych. To są realne straty. Pan w obłędzie przywołał tutaj Jana Ciechanowskiego bodajże, który powoływał się na raport von Dembacha, gdzie tam mamy 1500 zabitych, gdzie tam 1600 mamy... chyba coś takiego. No znaczy, żeby być precyzyjnym, 1570, jeżeli szuka pan takiej precyzji, tak? 1570 zabitych, 8374 rannych, jeśli o to chodzi. Natomiast to są oczywiście wybiórcze też dane, tak? Bo tutaj Ciechanowski nie dokonał krytyki źródła. Wziął jeden dokument, a powstania nie pacyfikowały tylko wojska von Dembacha. I ten raport też miał charakter wybiórczy. Tak? A z drugiej strony nie 1500, a 3000 zabitych, ale to nie są wielkie różnice w rzędach wielkości. Tak? Mówimy o 3000 zabitych, 10-12 tysiącach rannych po stronie niemieckiej. Jeśli chodzi natomiast o stronę polską, to ja tutaj przypominam, że no nawet Weber meldował, tak, on to robił intencjonalnie częściowo, bo mamy pod koniec powstania taki raport o stratach powstańczych, tak, i tam mamy stwierdzenie, że zabitych, zaginionych, rannych powstańców AK w powstaniu warszawskim mieliśmy 22 tysiące. A w polskiej propagandzie historycznej, nawet już nie polityce historycznej, tylko w polskiej propagandzie historycznej było tak, że nawet jak przegrywamy, to wróg musi ponieść większe straty niż my, co jest niemożliwe w warunkach, na ogół, w warunkach bitewnych. Znaczy w warunkach bitwy na ogół straty większe ponosi... Ale mało tego, no, wróg dobrze uzbrojony, bo dodajmy jeszcze do tego, no, że próbowano przekonywać w ramach tej propagandy historycznej, że powstańcy z gołymi rękami zabili więcej Niemców niż Niemcy powstańców, którzy byli uzbrojeni w broń maszynową, wspierani przez samoloty i czołgi. To było po prostu szaleństwo. I w 1947 roku sfabrykowano zeznanie von Dembacha, w którym on rzekomo stwierdził, że Niemcy mieli 22 tysiące zabitych, zaginionych i rannych, co miało dowodzić, że owszem, powstanie warszawskie zakończyło się klęską, ale wróg miał jeszcze większe straty niż my. No, w rzeczywistości jest tak, no, nawet jeżeli za punkt wyjścia potraktować raport Webera, no to w tym raporcie my mamy prawie 10 tysięcy zabitych hakowców i mamy 6 tysięcy zaginionych hakowców. Tak? A po drugiej stronie mamy do 3 tysięcy. Ale nie powinno nas to dziwić, dlatego że tak jak pan powiedział słusznie, jest olbrzymia dysproporcja środków technicznych. No, nie ma innej możliwości. Panie Norbercie, ale jeszcze jest jeden problem, to znaczy ogromu koszmaru powstania nie oddaje zestawienie z jednej strony strat niemieckich, które szacuje pan na 3000, z drugiej strony powstańczych na powiedzmy tam kilkanaście, 20, ale przecież trzeba dodać do tego cywili. Z cywilami te dysproporcje są jeszcze bardziej przerażające. Przyjęło się mówić, że 150 tysięcy cywili zostało zgładzonych w trakcie powstania, zginęło. Jak rozumiem, to idzie trochę w dół, ale nadal to są gigantyczne cyfry, prawda? Znaczy najpierw, panie Piotrze, ja muszę tutaj zaprotestować. Ja nie szacuję, ja liczę. Liczę. Jeśli chodzi o niemieckie straty w powstaniu warszawskim, ja liczę każdą jednostkę. Każdy batalion. Oczywiście nie mam w pełni 100% danych, ale dla około 200 jednostek ja wiem co do człowieka, kto zginął, a kto nie. W przypadku pułku specjalnego Dirlewanger ja panu mogę wymienić, oczywiście nie z pamięci, 2000 nazwisk żołnierzy, którzy nie zginęli, tylko pułku, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. My mamy ich nazwiska. Strona niemiecka nie jest dla nas enigmą, nie jest dla nas zagadką, nie jest dla nas białą plamą. My nie mamy danych pełnych. Ale my mamy 70-80% danych szczegółowych. Więc ja nie szacuję. Ja liczę straty niemieckie. Zwracam honor. Liczy pan w takim razie. Absolutnie zdaje się na pana, czyli mamy 3000 strat po stronie niemieckiej. Tak, natomiast oczywiście ma pan 100% rację, że mamy olbrzymi problem z szacunkiem strat cywilnych. I tu znów, w propagandzie PRL im wyższe straty, tym lepiej. Myśmy mieli taką politykę martyrologiczną, że im więcej ofiar, tym lepiej. W związku z czym nawet dochodziło do absurdów, że głoszono, że w powstaniu warszawskim zginęło 250 tysięcy ludzi. To jest dokładnie to samo, co z Auschwitz. Tam też najpierw było, że 3 miliony ludzi zginęło. No, potem zaczęto to bardziej realnie rachować. Mówimy o czymś niewyobrażalnym. Mówimy o prawie milionie ofiar. To są jakieś
przerażające liczby, ale z punktu widzenia matematyki, no to jednak 3 razy mniej. W przypadku niech powstania... Pan zwróci uwagę, panie Norbercie, że to zawsze tak jest, że zawsze są pewne wyobrażenia o stratach, a potem, kiedy zaczyna się liczyć człowieka po człowieku, schodzi w dół. Dobry przykład pan podał Auschwitz, ale drugi przykład to deportacje sowieckie na wschód, z wschodniej Polski 39-41. Ja się uczyłem w szkole, że 1,5 miliona, 2 miliony nawet takie cyfry padały, a kiedy to policzono, to się okazało, że 320-350 tysięcy, taki rząd wartości. Tak, dokładnie tak, dlatego że no, czym innym jest historia, czym innym jest polityka historyczna, czym innym są emocje. No, jak ktoś powie, że zginęła mała liczba ludzi, to myśli, że to za mało, tak? Że są tacy ludzie, którzy uważają, że trzeba dorzucić do pieca, trzeba podgrzać, tak? Że 100 tysięcy ofiar to jest za mało, tak? No to jest straszne. To wie jest... pan, to się też pojawia na przykład, pamiętam, że jest zbrodnia ponarska, kiedy też funkcjonowały olbrzymie ilości, jeżeli chodzi o zgładzonych Polaków. Potem badaczka IPN-u zaczęła to liczyć, wyszło, że znacznie mniej i doprowadziło to do gigantycznej awantury ze środowiskami kombatanckimi, które trudno im było zaakceptować to, że jednak znacznie mniej. W związku z tym to też jest taki ludzki mechanizm zrozumiały, psychologiczny, ale w takim razie proszę powiedzieć, żeby zakończyć mit numer 9, jaka według pana, no teraz już możemy chyba mówić o szacunku, jaki jest realny? Myślę, że maksymalna granica górna łącznie z powstańcami, którzy polegli w powstaniu, nie przekroczy 100 tysięcy ofiar. W przypadku liczby ludności cywilnej szacować ją możemy na 75-85 tysięcy ofiar. Niemcy palili zwłoki naszych zabitych. Oczywiście nie spalili wszystkich, tak? Ale no są takie makabryczne raporty niemieckich grup pacyfikacyjnych. Ilu ludzi zabili, ilu ludzi spalili. No, to są straszne liczby, tak? Mówimy o spaleniu, zamordowaniu 60 paru tysięcy ludzi według raportów niemieckich. Sam von dem Bach szacował łączne straty ludności na 100 tysięcy, ale nie więcej. Znaczy, no tutaj się kłania ten sławny sienkiewiczowski cytat, no, że gdyby każda kula zabijała, to matki nie nadążyłyby rodzić dzieci. Chodzi o to, że Powstanie Warszawskie, te liczby i tak są wystarczająco straszne, są przerażające, są dehumanizujące. To po co jeszcze będziemy je windować w górę? Tak jakby śmierć 10 czy nawet 20 tysięcy ludzi nie była wystarczająco straszna. Jest wystarczająco straszna. Ja tutaj, panie Piotrze, odniosę się tylko do jednego zagadnienia, do rzezi woli. To jest tak samo jak z całym powstaniem, jak z Auschwitz czy z innymi przykładami. No na szczęście na Woli nigdy nie zamordowano 50 tysięcy ludzi. Zresztą trudno zamordować 50 tysięcy ludzi w dzielnicy, gdzie mieszka 30 tysięcy ludzi. Niemcy pacyfikując Wolę zamordowali około 10 tysięcy ludzi. 10. I to jest już ludobójstwo na masową skalę. Nie trzeba sztucznie windować licznika, żeby konfrontować się z czymś przerażającym. Na szczęście dla naszego narodu nie zabijano nas tak masowo, jak potem próbowaliśmy to zapisywać w książkach, podręcznikach czy w ramach narracji polityki historycznej. Kurczę, pięknie pan to ujął i rzeczywiście to jest rzecz, z którą ja się spotkałem wielokrotnie, wie pan, to znaczy takie przekonanie przerażające dla mnie wielu ludzi, im więcej, tym lepiej. Mnożymy te cyfry, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób jakby wyrażamy wręcz, ci ludzie, którzy to robią oczywiście, no nie ja i pan, ale wręcz satysfakcji, że zginęło więcej ludzi i potem pokazujemy, patrzcie, wymordowaliście tylu i tylu. W rzeczywistości trzeba się cieszyć, drodzy państwo, jeżeli historycy, tak jak to jest obecnie, weryfikują cyfry i to idzie w dół. Jeszcze dodajmy do tego, że była taka słynna notatka Bermana bodajże, nie wiem czy pan zna tą historię, że po wojnie komuniści próbowali powiedzieć, ilu mniej więcej Polaków zginęło. Jest zachowana notatka, drodzy państwo, że przychodzi do Bermana jakiś sekretarz i mówi, ten Berman go pyta, ilu polskich Żydów zginęło w trakcie Holokaustu. Mówi, no 3 miliony, a Polaków... A kto to tam wie? To napiszcie, że 3 miliony i 28 tysięcy, żeby Polacy mieli takie poczucie, że te cierpienia polskiego narodu były równie wielkie. I potem te 6 milionów zostało i jest powtarzane po prostu jak mantra, bez brania pod uwagę po prostu badań historycznych. Zgadza się, tak. Znaczy w tym konkretnym wypadku, jeżeli odnosimy się do tej notatki Bermana, to tam jest 6 milionów 28 tysięcy, bo to jakby chodziło o całkowite straty
z II wojny światowej. Rzeczywiście we wczesnym PRL-u nie byli w stanie ustalić, ilu właściwie stracili obywateli. Tak, tak, to było wzięte z kapelusza, po prostu on tak powiedział, dobra, to tyle, nie? Nie, tak, oczywiście twierdzenie, że w II wojnie światowej zginęło 6 milionów Polaków jest całkowicie nieuzasadnione w wymiarze dokumentacyjnym. My, jeżeli chcemy być uczciwi, musimy powiedzieć, że po dzień dzisiejszy nie przeprowadzono uczciwych badań, które by pokazywały, jakie jest dokładnie liczba ofiar represji II wojny światowej na ziemiach polskich, ilu Polaków zginęło w II wojnie światowej. Tak jest, dokładnie. To podpisuję się po tym. Jeszcze raz wyrażam swoje zdumienie, po prostu, jeżeli ludzi, niektórych to denerwuje, tego typu stwierdzenia, bo po prostu cieszę się, drodzy Państwo, bo to oznacza, że po prostu było mniej ofiar po naszej stronie, a nie jest to powód do tego, żeby się zacietrzewiać, że badania historyczne są inne od utartych mitów. Mit 10 i ostatni i kończymy już naszą rozmowę. Odkąd wyszła książka Davisa, pojawił się taki nowy pomysł w polskiej przestrzeni publicystyki historycznej, mianowicie na za klęskę Powstania Warszawskiego nie odpowiadają Niemcy, którzy to powstanie spacyfikowali, nie odpowiadają oficerowie Komendy Głównej, którzy podjęli mało odpowiedzialną decyzję, delikatnie mówiąc, o wywołaniu bitwy, wypowiedzeniu, wydaniu bitwy Niemcom na ulicach milionowego miasta bez broni. Natomiast alianci, konkretnie Brytyjczycy i Amerykanie, za to, że kiedy wybuchło powstanie, to nie przybyli z jakąś wielką odsieczą. Mit 10 i po raz kolejny mit zupełnie nieprawdziwy. Znaczy, jak można obciążać Anglosasów winą za porażkę Powstania Warszawskiego? To znaczy, Zachód mówił nam otwartym tekstem. Jesteście w strefie operacyjnej Armii Czerwonej. Dogadujcie się z Rosjanami. My wam nie pomożemy, nie mamy takich możliwości. I mówiono na przykład naszym decydentom, naszym dowódcom w Komendzie Głównej Armii Krajowej, że nie ma możliwości technicznej zrzucenia brygady spadochronowej w Polsce. Oni to przyjęli do wiadomości, ale tego nigdy nie zaakceptowali. Kiedy wybuchło powstanie, to już na początku sierpnia szły radiogramy do Londynu. Zrzućcie brygadę spadochronową na Puszczę Kampinoską. Od pół roku Londyn im mówił, że nie dostaną tej brygady. Oni zrzućcie brygadę na Puszczę Kampinoską. Znaczy, Churchill, wbrew pozorom, robił co mógł, żeby nam pomóc. Tutaj jakby najważniejszy był brytyjski ambasador w Moskwie. On niezależnie od rozmów Mikołajczyk-Stalin już 3 sierpnia 1944 roku spotkał się ze Stalinem i prosił o pomoc dla powstania. Dostał odpowiedź odmowną. Stalin powiedział, że on się w awanturę warszawską, jak on to ujął, nie będzie angażował, ale, odnoszę się do innego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ale najbardziej sensowną pomocą, jaką dostanie Warszawa, będzie po prostu zdobycie jej przez Armię Czerwoną. Znaczy Stalin powiedział Brytyjczykom w sierpniu coś takiego, nie będę pomagał powstaniu, ale zdobędę Warszawę. I rzeczywiście, nie pomagał, ale chciał ją zdobyć. Natomiast to i tak nie była odpowiedź satysfakcjonująca dla rządów amerykańskiego i brytyjskiego. I kiedy na początku września 1944 roku alianci wyzwolili Francję, kiedy ich pozycja polityczna, no gwałtownie można by powiedzieć, jeszcze wzrosła, bo przypominam, że jednak rząd amerykański zwłaszcza dostawami Lend-Lease bardzo wpływał na zdolność w ogóle Armii Czerwonej do działań ofensywnych. W związku z czym pod wpływem nacisku właśnie rządów zachodnich Stalin oficjalnie zmienił ton i we wrześniu już powstaniu oficjalnie pomagał. To znaczy, gdyby Niemcy byli słabi, jak powiedziałem, to by to, ta pomoc skończyła się zajęciem Warszawy, ale Niemcy niestety słabi nie byli. Natomiast faktem jest, że Zachód nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności. On nie parł do tego powstania. Nie namawiał, nikt w Londynie czy w Waszyngtonie nas nie namawiał do powstania warszawskiego. Dokładnie odwrotnie było, bo chcieli nas odwieźć od tego. To była decyzja zasadniczo podjęta przez Komendę Główną Armii Krajowej, przez kraj. Tak. I jeszcze do tego, drodzy Państwo, chciałem dodać to, czego powiedział nasz sympatyczny gość, że nie zapominajmy o ofierze, jaką złożyli lotnicy, nowozelandzcy, brytyjscy,
Australijscy, z tego co pamiętam, którzy chyba też z Republiki, z południowej Afryki, o w ten sposób, którzy próbowali latać i zrzucać powstaniu zrzuty, no ale kończyło się to masakrą tych po prostu załóg, które były strącane przez Luftwaffe, które jeszcze wówczas na tej trasie miało panowanie w powietrzu. Luftwaffe była w czasie powstania warszawskiego potężna. To też jest mit, którego pan, powiedzmy, nie zapytał, a ja dwoma zdaniami tylko się do niego odniosę. 11. Tak, że te powolne sztukasy mogły latać dzięki temu, że Stalin zabrał swoje myśliwce. A prawda jest taka, że kiedy te radzieckie myśliwce już we wrześniu pojawiły się nad Warszawą, to te sztukasy latały dalej. Tyle tylko, że z osłonie Messerschmittów. To znaczy oddziaływanie Luftwaffe na Warszawę było stałe. To Luftwaffe zniszczyło nam przede wszystkim miasto, a może inaczej, przede wszystkim zabijało nam ludzi. Bo sztukasy atakujące Warszawę częściej nawet zabijały te dzieci w piwnicach niż te dzieci na barykadach. Nie było linii frontu i tyłów, tak jak powiedziałem. Więc to jest taki mit, że te powolne sztukasy mogły latać, bo nie było radzieckich myśliwców. Rzeczywiście, radzieckich myśliwców aż do 10 sierpnia nad Warszawą prawie nie było. Znaczy codziennie rano przelatywała grupa rozpoznawcza, robiła zdjęcia, co tam w Warszawie się dzieje, natomiast nie oddziaływała bezpośrednio na miasto. Natomiast gdyby oddziaływała, gdyby Stalin jeszcze bardziej, tak jak we wrześniu, zaczął oddziaływać na miasto, to wówczas już w sierpniu Niemcy byliby zmuszeni ściągnąć do Warszawy dywizje regularne i powstanie byłoby krótsze. Znaczy im bardziej Stalin by chciał pomóc powstaniu, tym bardziej ono byłoby krótsze i zakończyłoby się pacyfikacją przez Niemców. Dlatego, że to też jest zagadnienie, którego nie mieliśmy dzisiaj okazji poruszyć. To znaczy to, że Armia Czerwona cały czas naciskała na Niemców, cały czas ich gniotła, powodowało, że powstanie warszawskie tłumiły za przeproszeniem jakieś odpady, a nie regularna armia. Tak, dlatego to tak trwało długo. Tak, panie Piotrze. Mówię, że dlatego to trwało tak długo, że... Dokładnie tak, dlatego tak długo trwało. Stały nacisk Armii Czerwonej na Niemców wiązał ich, uniemożliwiając im szybkie zniszczenie powstania, ale jednocześnie to powodowało, że im dłużej to powstanie trwało, tym gehenna ludności cywilnej stawała się coraz gorsza, coraz większa i coraz bardziej nie do wytrzymania, co skutkowało właśnie tym, co pan wspomniał, że w pewnym momencie ludność cywilna odwróciła się od powstańców, zaczęła ich przeklinać za to, że Niemcy zabijają ich, że Niemcy niszczą miasto. Ale nie zapominajmy, kto to miasto zniszczył, kto tych ludzi zabijał. To Niemcy. Oczywiście Niemcy. Drodzy Państwo, wielka katastrofa narodowa. Rozmawialiśmy z Norbertem Bończykiem w rocznicę Powstania Warszawskiego. Zagłada stolicy Rzeczypospolitej, 100 tysięcy ofiar po stronie polskiej, Armia Krajowa pobita, skrwawiona, wyrwano serce Polski. To jest ta wielka katastrofa. 1 sierpnia oddajmy hołd bohaterstwie powstańców. Pomyślmy w ciszy i pomódlmy się za duszę cywili, którzy zginęli w tej strasznej bitwie, a o sensie powstania dyskutujmy, tak jak dzisiaj dyskutowaliśmy, jako wolni ludzie cieszący się wolnością słowa w wolnym kraju. Bardzo dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. I na koniec polecam pana Norberta Bończyka kanał, podcast Wojenne Historie na YouTubie i również zareklamuję swoją książkę Obłęd 44, w której właściwie wszystkie tematy, o których dzisiaj mówiliśmy, zostały też poruszone. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka, za to, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red, izbet i książki. I na koniec kciuki. Pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.